Zacznę może od zdarzeń na drodze, bo ich nie było, więc nie ma co tutaj za bardzo się rozwodzić. Cieszymy się, że rozsądni kierujący przestrzegają przepisów ruchu drogowego, co nie skutkuje w poważniejszych zdarzeniach na drodze. Miniony tydzień to również tydzień bez nietrzeźwych kierującego, co można uznać za sukces szczecineckich mundurowych. Co do wydarzeń kryminalnych, to również nie było ich zbyt dużo. Myślę, że główną sprawą z minionego tygodnia, wartą przypomnienia, to kradzież znaków drogowych, którą ujawnili policjanci z posterunku policji w Barwicach. Już od dłuższego czasu zajmowali się sprawą. Informacje otrzymali już w kwietniu, kiedy to pierwsza informacja napłynęła do mundurowych, że na tracie pomiędzy Mieszałkami a Grzmiącą doszło do kradzieży kilku znaków drogowych. Wówczas z powodu niewykrycia sprawcy sprawa została umorzona. Teraz trafili policjanci na ślad, który doprowadził ich do czwórki młodych mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat. Mężczyźni, wykorzystując osłonę nocy, dokonywali kradzieży na terenie gminy różnego rodzaju znaków drogowych. W pierwszym przypadku wróciliśmy aż do zdarzenia w kwietniu, gdzie dwójka zatrzymanych mężczyzn dokonała kradzieży 5 znaków drogowych. Wówczas właściciel, powiatowy zarząd dróg, wycenił stratę na kwotę 1600 zł. Następne zdarzenie z października, w którym zatrzymano 4 osoby, to kradzież kolejnych 9 znaków, które właściciel straty wycenił na kwotę 2500 zł. W związku z tym mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do szczecineckiej jednostki, gdzie policjanci z posterunku w Barwicach przedstawili im zarzut kradzieży. Teraz czwórce młodym ludziom grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a niewykluczone, że sprawa jest rozwojowa i będą przedstawiane kolejne zarzuty. Miniony tydzień to również zgłoszenie, które wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku o kradzieży telefonu. Otóż na chwilę obecną nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę młodej dziewczyny, dokonał kradzieży jej telefonu komórkowego, który wyceniła na kwotę 600 zł. Na chwilę obecną policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy, zatrzymanie go i przedstawienia mu zarzutu. Takie samo zdarzenie miało miejsce w innej części miasta. Tutaj znowu nieuczciwy gość, który przyszedł z nietrzeźwym synem do mieszkania, wykorzystał fakt, że jego kolega zasnął w pokoju, wykorzystując nieuwagę domowników, dokonał kradzieży nie tylko portfela, ale również leżącego obok telefonu. W związku z tym straty właściciele wycenili na kwotę 700 zł. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Bobolic i usłyszał już zarzuty kradzieży. Grozi mu teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Tydzień nieobfitujący wydarzeń to nie jest czas bezczynny. To czas, w którym policjanci mają czas na profilaktykę. I właśnie wykorzystując tą ciszę w terenie, spotkaliśmy się z seniorami z Barwic, z koła emerytów i rencistów, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie. Dawno na naszym terenie nie uaktywnił się oszust, który próbowałby naciągnąć naszych seniorów na duże sumy pieniędzy. Niemniej jednak jest to dobry czas, żeby ciągle spotykać się z seniorami, uprzedzać ich o nowych sposobach działania oszustów. Oczywiście podsuwać im rady i sposoby, które mogą ich uchronić i w ten sposób mogą zaoszczędzić oszczędności swojego życia. W ostatnim okresie, czyli w okresie ostatniego tygodnia od 14 do 20 listopada, strażnicy miejscy podjęli 99 interwencji w stosunku do 85 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 17 zdarzeń, z czego we wszystkich przypadkach interwencje podejmowali sami strażnicy miejscy. Zdarzenia, które zaistniały w ostatnim tygodniu, może nie były zbytnio medialne, to jednak o niektórych warto powiedzieć. Między innymi 17 listopada o godzinie 15:25 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie od mieszkańców do młodego chorego konia, który miał przebywać na ulicy 1 Maja przy firmie Eurokopert. Okazało się, że jest to 6-miesięczne źrebie. Ustalono właściciela tego konia, któremu go przekazano. 17 listopada około godziny 20:15 na ulicy Pilskiej patrol policji podejmował interwencję w sprawie kolizji samochodu z psem. Na miejsce patrol Straży Miejskiej został wezwany po to, żeby
udzielić psu pomocy po wezwaniu, po powiadomieniu lekarzy weterynarii. Pies ten został przez strażników przewieziony do lecznicy weterynaryjnej, gdzie można było udzielić mu pierwszej pomocy. 18 listopada około godziny 12 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie do parku miejskiego, gdzie zgłaszająca kobieta przychodząca akurat uliczkami parkowymi zobaczyła sytuację, gdzie kobieta wskakuje do jeziora, po chwili wyszła, za chwilę usiłowała znaleźć głębsze miejsce i tam skoczyć. Została przez tą kobietę przytrzymana z patrol straży miejskiej, który przyjechał na miejsce, zaopiekował się nią w związku z tym, iż kobieta wyglądała na chorą, była przemoczona. Okryto ją kocem termicznym, wezwano karetkę pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. I 19 listopada około godziny 18:10 interwencja w poczekalni dworca PKP, gdzie operatorzy kamer zauważyli grupę osób, która spożywa tam alkohol, zakłóca swoim zachowaniem spokój i porządek publiczny. Patrol, który udał się na miejsce, wylegitymował czwórkę bezdomnych, doskonale nam znanych z wielu wcześniejszych interwencji, którzy rozpijali tam wódkę prosto z butelki. Oczywiście na wszystkich zostaną skierowane wnioski o ukaranie. Także tak minął ostatni tydzień. Witam, jeżeli chodzi o ubiegły tydzień. Państwowa Straż Pożarna z terenu powiatu szczecineckiego interweniowała 9 razy. 8 zdarzeń dotyczyło miejscowych zagrożeń, natomiast jedno zdarzenie to pożar. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, 15 listopada to monitorowanie składu powietrza w Szczecinku na ulicy Wodociągowej. Tego samego dnia również monitorowanie składu powietrza, tym razem na ulicy Mirosławskiego. 17 listopada kolejne monitorowanie składu powietrza, tym razem ulica Wyszyńskiego. 18 listopada to dwa zdarzenia. Drzewo na drodze w miejscowości Parsensko oraz plama substancji ropopochodnej na drodze krajowej nr 11 w okolicy miejscowości Turowa. 19 listopada to również monitorowanie składu powietrza, które było następstwem zadymienia w Szczecinku na ulicy Bohaterów Warszawy. 19 listopada to kolejne monitorowanie składu powietrza, tym razem w Szczecinku na ulicy Bohaterów Warszawy. Oraz jedno zdarzenie to pożar sadzy w kominie w miejscowości Smuga, to jest gmina Barwice.